Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turysto52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, będziemy dzisiaj kontynuować wątek Gildii Złodziei, konkretnie wątek specjalnej ryby. Wydaje mi się, czy nie ma za bardzo muzyki w grze. Dosyć grubowo nam się tutaj zrobiło. Ale cóż, porozmawiajmy sobie z Nagurem. Mam rybę. Dobrze. Zobaczmy, co nowego. List od Waina. Kim on jest? Wayne i jego chłopcy zajmują się przemytem. Dostarcza nam towary z innych wysp i zabiera tę część łupu, której nasi pasażerzy na Kholinis nie mogą sprzedać. A jaką wiadomość przesyła? Powinieneś to usłyszeć od razu. Ponieważ mam dla ciebie nową pracę. Co mam robić? Udaj się do jaskini przemytników i porozmawiaj z Wainem. Ma kilka zadań do wykonania. To twoja szansa. Jeśli dobrze wykonasz swoją pracę, szef może cię zauważyć. Więc nie schrzań tego. Dam z siebie wszystko. Gdzie jest jaskinia? Dostęp od strony morza jest zwykle zamknięty. Ale jest wejście w dolinie, która leży za górami na farmie Lobarta. Wspinaj się po górach naprzeciwko kapliczki Innosa. Dotrzesz wtedy do rozległej doliny. Z tyłu znajdziesz wejście do jaskini. Dobrze. Mam nadzieję, że się nie zgubię. Wayne ukrył mapę obszaru w drugiej rybie. Dam ci ją, wtedy wszystko będzie dobrze. A wtedy Wayne uwierzy, że jesteś od nas, oddaj mu jego list i podaj nasze hasło, Kasze. Kasze. Brzmi jak imię kobiety. Tak, jasne. Kasze była kiedyś naszym przywódcą. Była. Dlaczego już nie jest? Ponieważ pewien marny złodziejaszek postanowił nas wygwizdać, a Kasze zginęła w trakcie. Z tego powodu nasz nowy przywódca woli pozostać w cieniu i informować nas o tym, co się dzieje u milicji. W końcu w każdej chwili możemy spodziewać się ponownego ataku. Ale zanim to się powtórzy, zabijemy każdego podejrzanego. Rozumiesz? Dobrze, więc teraz w drogę. Życzę ci powodzenia. I nie daj się pożreć potworom. Dobra, oczywiście my już tam byliśmy, ale tak się jakoś złożyło, że wycięłam ten fragment na odcinku, ponieważ trochę błądziłam. Mianowicie troszeczkę się pogubiłam, bo postanowiłam otwierać te ryby i cudować, a w ogóle nie powinnam. Także tak to właśnie wyglądało. Wiecie co, skoczmy sobie jeszcze na chwilę. Chociaż nie, zaraz. Albo dobra, niech już tak będzie, że będziemy kontynuować. Do wieży Xerdasa potrzebuję. Kurde, ciemno. Chodźmy w takim razie do Xerdupy się przespać. Wiecie co, bo jeszcze chciałam na chwilę skoczyć po prostu do Warantu, bo mamy trochę punktów nauki i moglibyśmy je wreszcie wydać na pozostałe języki. Dlatego, że też by nam się to bardzo przydało. W sumie możemy zrobić tak, że się przyśpimy do świtu, tepniemy się na Albatrosa i zrobimy co nasze. Ponieważ no, na pewno mogę się nauczyć drugiego stopnia języka. A myślę, że będzie to dosyć przydatne. Ktoś bardzo dobrze zauważył, że mogłoby być tak, że skoro już Korynis jest wolne, to moglibyśmy nie kotwiczyć tutaj na tej wysepce, tylko gdzieś indziej. No ale cóż. Wybaczcie, jeżeli troszeczkę dziwnie będę brzmieć, ale mam ostatnio problemy z gardłem. A jednak odcineczki muszą być, bo jest wtedy miło jak są i w ogóle. Także trochę mogę skrzypieć, skrzeczeć czy cokolwiek innego. Mam przygotowaną wodę obok siebie, więc to na pewno pomoże. Jak trzeba będzie, to wezmę też pastylkę na gardło. Dobra, lecimy od razu do obozu koczowników. Obóz koczowników. I widzę, że jeszcze mak nasz śpi. To nic. Naucz już teksty. Idź i wypróbuj swoją nową wiedzę. Zobaczysz, że święte pisma. Na wynik wiedzy każdy. Dobra, 20 punktów potrzebujemy. Czyli dwa poziomy i tak musimy wbić. Jak już będziemy na Korynis, to sobie przeczytamy te tabliczki na Albatrosa.
i spadamy. Także no, tak to teraz wygląda, moi drodzy. Ja chwilowo nagrywam dla Was taki bieżący odcinek, ale no, będę musiała i tak troszeczkę na zapas ponagrywać znowu, dlatego że jadę na weekend do moich rodziców i chcę, żeby były filmy. Także dzisiaj prawdopodobnie nagram ten i jeszcze jeden, a jutro kolejne dwa. Na razie luzy na uczelni jeszcze istnieją, ale coś mi się wydaje, że powoli będą się kończyć. Ale na razie z tego będę korzystać. Dobra, jeszcze raz do wieży Xerdasa i przeczytamy sobie te tabliczki i będziemy mogli iść tam, gdzie trzeba. Wieża Xerdasa, dzień dobry. Co my mamy z tych tabliczek? Dobre bardzo pytanie. W ogóle ile ja mam Szczawy Królewskiego, bo to też jest istotna rzecz. Nie mam pewności, aby mi się przydała ta wiedza. Może tutaj gdzieś niżej jest, bo troszeczkę go powinnam mieć. Mam 9 szczawi. Wypadałoby wypróbować trochę goblinich jagód i dać sobie troszeczkę jeszcze w HP. Ale tak, tabliczki. Prawda? O tym mówiłam. Okej, drugi stopień. Mamy bardzo dużo tych tabliczek, więc będziemy mogli poszaleć. Kusznictwa. Tylko jedna niestety. Zręczność. Też tylko jedna. Żywotność. To się bardzo przyda. Magia. No to tylko trójeczka. Broń jednoręczna. Tabliczka do siły. Do broni dwuręcznej. Fajnie, w sumie cieszy mnie to, że mamy te tabliczki, bo ładnie nam podbijają statystyki. No i to by było na tyle. Możecie sobie teraz podejrzeć, jak to wygląda. Ile mamy siły? 306. To myślę, że w siłę już nie ma co dawać chyba, nie? Przydałoby się w zręczność, dlatego że potrzeba 300 na przykład, żeby okraść króla Robara. No i to mi się akurat bardzo tutaj... Zależałoby mi na tym, że jak już wrócimy do Myrtany na taki dłuższy moment, bo wiadomo, że byliśmy tam, ale dosłownie tylko w zamku przez kawałeczek, no to... Ocie, Panie Boże, tam nawet nie będę podchodzić. Jeszcze mi jest życie miłe. Tutaj zawsze ta krwiopica spada. Tak, tutaj powinniśmy mieć już pusty teren, bo tak jak mówię, ja tutaj byłam w czasie odcinku, ale tak jakby poza odcinkiem, bo tak jak wspomniałam, wycięłam ten moment. Także tutaj było parę poszukiwaczy, dosłownie dwóch. Właśnie, tutaj nawet też widać bronię, tu były goblinki, dosłownie nic więcej. I tak to właśnie wygląda, a my idziemy dalej, bo ta jaskinia przemytników była tutaj dosłownie na końcu. Tutaj. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie będą mnie bili, panowie. Wiadomo, że się zapiszemy, bo tak nie możemy wchodzić tak o. Dobra, na razie na sam początek jakieś po prostu grzybki. Dzień dobry. Jest Wayne od razu na wejściu. Tu jest bardzo dużo ludzi, którzy mają imiona. To mnie akurat bardzo dziwi. Witaj. Więc znasz ten znak. W porządku. Kim jesteś i czego tu chcesz? Nazywam się Roland. Nagór powiedział mi, że masz dla mnie jakieś zlecenia. Tak, mam. Właściwie, mam dla ciebie tylko jedno zadanie. Ale wcześniej muszę wiedzieć, czy można ci zaufać. Pomóż moim ludziom. Jest dużo do zrobienia. Jeśli się postarasz, wtedy dostaniesz zlecenie. Więc mam być chłopcem na posyłki. Możesz z tego zrezygnować. Wtedy Nagór przyśle do mnie kogoś innego. Ale moje zlecenie przyniesie ci dużo złota. Pomyśl o tym. Dobrze. Tak może być. Kiedy już wszystko wykonasz, wrócimy do naszej rozmowy. Dobra, no to w takim razie musimy pogadać z innymi ludźmi. Co ciekawe, nawet nie musiałam podawać hasła.
Tu jest łódeczka zresztą. Jest kołowrót, tylko nie wiem, co za bardzo z tym kołowrotem zrobiłam. Chyba otworzyliśmy tutaj, nie? Czy nie? Nie wiem, ale możemy zejść niżej i zobaczyć, co się tutaj dzieje. Podejrzewam, że jest zejście po prostu do wody. O, proszę bardzo, tu coś mamy nawet na górze. Czarna perła. Miło bardzo. W ogóle powiem wam, że wydaje mi się, że ten rozdział piąty to wcale taki długi nie będzie i całkiem możliwe, że za niedługo, myślę, że za jakieś na przykład, nie wiem, 10 odcinków, kurde, ile to jest ludzi. O kurczę, dobrze, no panowie. Aż się muszę zapisać, bo mi się wydaje, że zrobi mi się coś tutaj zaraz, jakaś krzywda. Szczególnie, że skrzynię z prowiantem im ukradłam właśnie. Kurde, kradnę ich jak... nie wiem. No i tu jest drugi kołowrót. To jest przejście to od strony wody, tak jest? Tak jest. Jest łódeczka, dobrze, fajnie. Zobaczmy, w takim razie pogadajmy z nimi od dołu. Witam. Nazywam się Roland. Ja jestem Josh. Co tu porabiasz? Jak to co? Obserwuję. Wayne powiedział mi, że mam ci pomóc. No i? Masz coś dla mnie do roboty? No nie wiem. Wyglądasz na silnego, ale czy też masz odwagę? Jasne. Najpierw musisz mi to udowodnić. Udowodnić? Tak. Nie dam zadania mięczakowi. Co to za robota? Chodzi o pewne towary, które mamy ukryte, ale miejsce ich przechowywania nie jest bezpieczne. Spokojnie, radzę sobie z zagrożeniami. Brzmi to bardzo pewnie, ale nie wiem, czy mogę ci zaufać. Wystawię cię na próbę. Jaka to próba? Tu, w naszym lesie, biega niebezpieczne zwierzę. Dziwny piekielny ogar. I co na to powiesz? Krwawy ogar. Nie ma problemu. Dołożę do tego wszelkich starań. Ej kurde, co mam go jeszcze szukać? No dobra, poszukamy. Witam. Kim jesteś? Jestem Rivers. Czego chcesz? Może handelek? Mógłbym ci sprzedać broń i kilka innych rzeczy. Wayne powiedział mi, że mam ci pomóc. To dobrze. Więc mógłbyś pójść do bandytów, którzy zatrzymali się tu w dolinie. Ich przywódca nazywa się Udo i jest moim starym kumplem z kolonii karnej. Po wyjściu z jaskini idź prosto, a potem w lewo. Tam, gdzie kończy się las bukowy i przechodzi w las świerkowy, znajdziesz ich obóz. Jeśli zrobię z nimi dobry interes, dam ci 50 sztuk złota. Co na to powiesz? Daj mi 100 sztuk złota i wykonam robotę. W porządku. Ale tylko jeśli sprzedajesz towary za co najmniej 500 sztuk złota. A jeśli sprzedasz towary warte 900 sztuk złota lub więcej, dam nawet 200 sztuk złota. Co mam sprzedać? Zapytaj Udo, czego on i jego ludzie chcą. Czy bandyci nie zaatakują mnie, jeśli mnie zobaczą? Owszem. To może się zdarzyć. Najlepiej miej na sobie jakiś nędzny ubiór, kiedy do nich idziesz. Będziesz wtedy wyglądał jak jakiś biedak. Nikt cię tam nie zaatakuje. Nie musisz mi tych łachów oddawać po transakcji z Udo. I tak nie mogę ich użyć. Możesz mi coś powiedzieć o ludziach? Chcesz się czegoś dowiedzieć o ludziach? Dlaczego? No cóż, chciałbym wiedzieć, z kim mam do czynienia. W porządku, dlaczego nie? Ale ja jestem człowiekiem interesu. Dasz mi 100 sztuk złota i powiem ci, co chcesz wiedzieć. Masz. Dobrze. Ciekawe tylko, co chcesz wiedzieć. Przejdźcie mi grek do interesu. Dobra, co ty masz? Skórzany pasek. Kapelusz. No powiem tak, nic odkrywczego nie mam. A szkoda. Dobrze. Podobnie jak ja, Valoro, Brady, Kruger i Josh byliśmy w kolonii karnej. Wayne i inni przybyli z Myrtany oraz innych wysp. Okej, tak jak myślałam, możemy się dowiedzieć bezpośrednio o ludziach.
Jeszcze z Joshem. Mamy coś do pogadania więcej? Nie. Dobra, zobaczmy dalej. Witam. Nazywam się Roland. Ja jestem Kruger. Co tu porabiasz? A jak to wygląda? Gotuję dla chłopaków. Wayne powiedział mi, że mam ci pomóc. Masz coś dla mnie do roboty. Mam coś dla ciebie. Możesz mi przynieść składniki do mojej zupy. Co chcesz przygotować? Dobrą zupę grzybową. Ale niezwyczajną z ciemnych grzybów, a coś szczególnego. A co do tego potrzeba? 10 leśnych smardzów i tuzin surojadek. Surojadki. Czy one nie są trujące? No cóż, zawsze mówi się, że ten grzyb jest niejadalny, ale jest całkowicie nieszkodliwy. No, jeśli tak uważasz. Czy to wszystko? Tak, nic więcej nie potrzebuję. A gdzie mogę znaleźć te grzyby? Wszystkie znajdziesz w naszym lesie. Jeśli nie znajdziesz wszystkich w bukowym lesie, to zobacz do pobliskiego lasu świerkowego. Wtedy tam powinieneś nazbierać dostateczną ilość. Pewnie, mogę to zrobić. Okej, dobra, czyli ich nie mam. Ja w ogóle nic nie mam. Chciałbym. Tak, o co chodzi? Mów krótko. Nie mam ochoty z każdym rozmawiać. Wayne powiedział mi, że mam ci pomóc. Masz coś dla mnie do roboty. O, stary dobry Wayne jest dla nas jak ojciec. Dobrze, że pytasz, bo mam dla ciebie zadanie. No to mów o co chodzi. Mam kilka butelek dobrego trunku, który możesz sprzedać w mieście. Kiedy patrzę na te marne trunki, to nie sądzę, aby jakiś kupiec był nimi zainteresowany. No to idź do Cardiffa. Tam nie ma znaczenia, co piją jego goście. No, skoro tak mówisz. A ile mam wziąć za butelkę? Niech pomyślę. Zatem za każdą butelkę trzeba już zapłacić 25 sztuk złota. Za takie trunki. Ale dobrze. A co za to dostanę? Ej, sądziłem, że masz nam pomóc. Dobra, ale nie było mowy, że robię to za darmo. Daj mi więcej złota albo możesz sam zabrać te swoje butelki do miasta. W porządku, zgoda. Dam ci, powiedzmy 20 sztuk złota. Czy to jakiś żart? Poniżej 50 nie schodzę. Jesteś twardziel, co? Dobra, dostaniesz 50 sztuk złota. Odliczysz to sobie przy sprzedaży trunków. Dobrze. W takim razie dawaj te trunki. Masz. Dobra, kurde, ej, ile tutaj jest zadań w tym obozie? Masakra. W ogóle, Udo, czy ja spotkałam w ogóle tych ludzi gdzieś? Przecież biegaliśmy po tym lesie, a ja sobie nie przypominam nic takiego. Bardzo dobre pytanie. Witaj, masz coś dla mnie do roboty. Wayne powiedział mi, że mam ci pomóc. Wynoś się. Przeszkadzasz mi. Co dalej? Nic więcej. To wszystko. Chcę się odprężyć i napić piwa. Czego tu chcesz? Odejdź! Witaj. Kręcisz się tu, jakbyś czegoś szukał. Wayne powiedział mi, że mam ci pomóc. Tak. To bardzo dobrze. No to mów o co chodzi. Nie będziesz tego robił za darmo. Otrzymasz ode mnie sporą nagrodę, bo jesteś taki uczynny. Mam ci coś takiego do zaoferowania, że ci gały wyjdą na wierzch. Mogę zdobyć broń, którą można pokonać każdego wroga. Jedyne, co musisz zrobić, to wyświadczyć mi niewielką przysługę. A wtedy dostaniesz to. Co na to powiesz? Co miałbym zrobić? To łatwizna. Przynieś mi 5 jabłek, 5 butelek jałowcówki, 10 butelek piwa, 3 bochenki chleba, 2 kawałki sera i 5 winogron i załatwiamy sprawę. Uwierz mi, że nie pożałujesz tego. Jak już powiedziałem, taką bronią będziesz mógł pokonać każdego przeciwnika. Ej, czy to jest ten quest wyciągnięty z Gothica 1? Z tym głupim strażnikiem, który właśnie za jedzenie chciał nas zrobić? W porządku. Zobaczę, co da się zrobić. Bardzo dobrze. To wszystko możesz zdobyć u kupców w mieście. Ale pośpiesz się. I niczego nie zapomnij. Powtórzę, 5 jabłek, 5 butelek jałowcówki, 10 butelek piwa, 3 bochenki chleba, 2 kawałki sera i 5 winogron. Zrozumiałeś? Jasne. Mam wszystkie rzeczy. Teraz dostanę broń. Najpierw pokaż, co tam przyniosłeś. Tutaj masz wszystko. Tak, jest co trzeba.
A co z bronią? Zapomnij o tym. Słucham. Naprawdę myślisz, że coś dostaniesz? Każdy, kto jest na tyle głupi, aby angażować się w takie bzdury, nie zasługuje na nic lepszego. Dziwię się, że wciąż żyjesz. Skoro jesteś tu taki łatwowierny, to nie przetrwasz tu długo. Teraz mamy wystarczającą ilość jedzenia, aby świętować. Wielkie dzięki. Do następnego razu. Ha ha ha. Zawsze mogę znaleźć kogoś głupiego. Tak jak w kolonii karnej, gdzie w wolnej kopalni facet biegał na posyłki. Ej, a to nie jest w ogóle ten sam gościu? Chyba jest. Witaj. Masz coś dla mnie do roboty. Wayne powiedział mi, że mam ci pomóc. Spadaj. Z nikim nie rozmawiam. Witaj. Wayne powiedział mi, że mam ci pomóc. Masz coś dla mnie do roboty. Zostaw mnie w spokoju. Dobra, czyli część osób w ogóle nie chce naszej pomocy. Jeszcze jest Kowal. Hej, ty. Witam. Kim jesteś? Mam na imię Eddie. A ty kim jesteś? Nazywam się Roland. No dobrze. A co tu robisz? Przysyła mnie na gór. Mam wykonać kilka zadań. W takim razie idź pogadać z Wayne'em. Już to zrobiłem. Wayne powiedział mi, że mam ci pomóc. Masz coś dla mnie do roboty. Chcesz mi pomóc? Czy wiesz coś o kowalstwie? Dlaczego pytasz? Bo od dłuższego czasu próbuję zrobić solidną broń. Niestety, bez powodzenia. A jaką broń chcesz zrobić? Dobry jednoręczny topór, lekki i bardzo ostry. Ale to nie wychodzi, bo brakuje mi surowców. Więc chcesz, żebym ci przyniósł surowce. To niezły pomysł, ponieważ niektóre rzeczy są trudne do zdobycia. Ale to nie wystarczy. Potrzebuję kogoś, kto wykuje ten topór. Czy jesteś w stanie to zrobić? Jeśli nie, możesz od razu odejść. Mogę spróbować. Nie ma co, to zabrzmiało naprawdę obiecująco. A mam jakiś wybór. Niech będzie. Dobrze. Więc czego potrzebujesz? Zobaczmy. Mam jeszcze dwie sztuki gorącej stali. Potrzebuję jedną bryłkę rudy, trzy zęby. Zęby. Tak. Wszystko jedno, czy to będą zęby wilka, zębacza lub innego zwierzęcia. Ale to nie wszystko. Wciąż brakuje najważniejszego składnika, a jest nim róg smoczego zębacza. To może być trudne. Zobaczę, czy zdołam to zdobyć. Mam nadzieję. W przeciwnym razie, możemy o wszystkim zapomnieć. A przy okazji. O ile tego jeszcze nie umiesz, to u mnie możesz nauczyć się, jak usuwać zęby i rogi smoczego zębacza. Chwila. Mam wszystkie składniki. Tak. Pokaż to. Wspaniale. Masz wszystko, co potrzeba. Teraz daj mi projekt, abym mógł zrobić topór. Dobrze. Jest tutaj. Odbiorę go później, dobrze. Dobra, dawaj. Trzymaj, a tu masz jeszcze dwie sztuki gorącej stali. Życzę powodzenia. No i nie zapomnij naostrzyć broni na osełcer. Dobra, no to w takim razie zobaczmy ten przepis. Ten topór może wykuć każdy, kto zna podstawy kowalstwa. Potrzebne są dwie sztuki rozszerzonej stali, bryłka rudy, róg smoczego zębacza i trzy kły wilka lub zębacza. No okej. No to palenisko. W takim razie. Resztę składników już mamy. Wykucie bandyckich toporów, lekki topór bandyty. Nie masz czego hartować. No dobra, to nie. Naostrz broń. Lekki topór bandyty. I powinno być gotowa. Hej, ty. Hej, ty. Oto twój topór. No cóż, obejrzyjmy go. Tak, bardzo dobra robota. Jestem z ciebie zadowolony. Więc mój wysiłek jest chyba wart jakiejś nagrody. No, jeśli to coś jest także warte dla mnie. Tu masz 100 sztuk złota. Wystarczy. Tak, to mnie zadowala.
Dobrze. Więc zaraz go wypróbuję. Zapomniałeś mi oddać mój projekt. Oto on. Dobra, no i spoko. No to co, no to chyba wychodzi... Dobra, gościu tylko ćwiczy sobie, okej. To wychodzimy. Trzeba się tutaj przejść i zobaczyć, co się tutaj dzieje w ogóle. W sumie przypomniało mi się, że tutaj jeszcze nie zabijałam po tej stronie. Więc możliwe... Ojej, borsuczek. Ojejku. Więc możliwe, że tutaj jest to cholerstwo, co mam utuc. Akurat tutaj mnie nie było. Dobra, już nie zbieram tych skór, bo i tak mam ich dużo. Rośliny się chyba nie poodnawiały, nie. Ojej, weszłam w stado borsuczków. Z tych sobie akurat weźmiemy skóry, bo jest ich dużo w jednym miejscu. Surojatki mam pozbierać, no tak. To się akurat trzeba będzie rozejrzeć jednak. Wyjście z tego dołu nie będzie takie proste. Na szczęście już nas też nie zatruwają, więc to akurat bardzo na plus. Gorzej, że te surojatki, z tego co widzę, to się zrespiły pod ziemią. Rozerwę cię na kawałki. Ojojoj, niedobrze! Kiedy ja zrobiłam zapis? Chyba dawno temu. Oby nam to nic nie popsuło, wiecie? Bo będzie bardzo niemiło. Mieliśmy zrobić handel właśnie z bandytami. Ale ich tu nie było wcześniej. Gdzie ten pancerz jest? Włóczęga, no zobaczmy. Dzień dobry. Okej, patrzą się na mnie, ale nie mają nic do mnie. Chcesz się jeszcze raz ze mną spróbować? Witaj. Czego ci trzeba? Przysyła mnie Rivers. Chcę wiedzieć, czy może ci coś sprzedać. Przychodzisz od Wiersa, tego przeklętego łajdaka. On wykorzystuje wszystkich na każdej transakcji. Radzę ci odejść. Inaczej nakarmię tobą wilki. Jestem pewny, że nie płacisz zbyt wiele za towar. Czyżby? Chcę to zobaczyć. Ale dobrze. Nasi łucznicy wciąż mogą użyć strzał. Przynieś nam 2 pakiety po 30 strzał. To wyniesie 180 sztuk złota. W porządku. To przystępna cena. Zgadzam się. Coś jeszcze potrzebujesz? Nic więcej. Daj spokój. Niektórzy z was mają kuszę. Nie potrzebujesz bełtów. Nie podoba mi się, że próbujesz mnie namówić. Rivers zawsze to robił. No cóż, moglibyśmy także używać bełtów. Przynieś nam 3 pakiety po 30 bełtów każdy. To wspaniale. Wartość tych bełtów to 270 i 180 sztuk złota za strzały, to razem będzie 450. Dobrze, zgadzam się. Coś jeszcze potrzebujesz? Nie wiem nic. Daj spokój. Może zechcecie wykorzystać jeszcze kilka mikstur. Znowu zaczynasz mnie przekonywać. Tak jak Rivers, ten stary łajdak. No tak, moglibyśmy także wykorzystać mikstury lecznicze. Przynieś nam 5 esencji uzdrawiających. Dobrze. Mikstury są warte 500, za strzały 180 i za bełty 270, to daje razem 950 sztuk złota. No tak, to cholernie dużo złota. To powinno teraz wystarczyć. Dobra. Problem jest taki, że my tam mamy poszukiwacze. Na szczęście się nie skapnęli, że ja tutaj buszuję. O kurde, w drzewce się wrąbałam.
akurat żaden problem większy. Dobra, bo ja potrzebuję te grzyby, nie? Okej. Dobra, widzę, że tutaj jest jeszcze więcej. Okej, jest ten ogar, także. Także w porządku chyba. No nie powiem, wcześniej to tutaj w sumie nic nie było. Teraz jest dużo więcej rzeczy. Nawet się cieniostwu zrespił. Bez właściwego klucza nigdy tego nie było. Tutaj jest jakiś ten, dobra. To trzeba pamiętać o tym, że tu jest kuferek. Niech i będzie tak. Więcej wilków, więcej grzybów. Na razie nie widzę nic więcej. Czy coś mamy? Krwiopijce i kolejną surojatkę. No i tutaj też coś porespione. Szczury. I kolejna surojatka. Dobra, zobaczmy, ile ja ich mam. Tutaj mi jeszcze coś. Kurde, no pod ziemią są rzeczy. To akurat mega słabo. Zobaczmy. 11 to akurat. Zobaczmy, handel. Tak jest. Jaskinia. Tania ryżówka. To jest w sumie jedyna rzecz, która nam tutaj została, więc możemy się udać jeszcze do Corinis. Do miasta. No i do Cardiffa podejdziemy sobie. Sorry, do Coragona. Nie, Coragon? Nie, do Cardiffa miało być. Cardiff jest na dole. No tak, dobra. Już świta, nie? Tu jest Cardiff. Brady mnie przysłał. Brady. Nie znam. A teraz. Pst. Nie wszyscy muszą to widzieć. O co chodzi? Brady chce sprzedać 10 butelek dobrego trunku. Brady sprzedaje dobry alkohol. Trudno w to uwierzyć. Pokaż. Ach, cholera. Tak myślałem. To najgorszy alkohol, jaki kiedykolwiek mi zaoferowano. Daj spokój. Nie może być tak źle. Nie masz o niczym pojęcia. Życie mi miłe. To wysokoprocentowy alkohol. Tym mógłbym tylko otruć moich klientów i pójść za to do więzienia. Nikt nie powinien tego pić, nadaje się tylko jako środek czyszczący. W takim razie będziesz używał ryżówki do czegoś innego. To jak? Och, w sumie mogę. Wygląda na to, że Brady jest w nieciekawej sytuacji. Dzieje się tak dlatego, że biznes musiał być bezczynny przez tak długi czas z powodu orków. Właściwie to naprawdę nie mogę sprzedawać tego alkoholu. Ale skoro do tej pory robiłem z Bradym tylko dobre interesy, przymyknę na to oko. Dam ci 10 sztuk złota za każdą butelkę. To za mało. Brady chce 25 za butelkę. Oszalał. Może o tym zapomnieć. Chyba że. Co? Dorzucisz coś, a ja dam ci 250 sztuk złota za każde 10 butelek. Czego dokładnie chcesz? Skoro znasz Brady'ego, na pewno znasz też Krugera. Oczywiście. Kruger ma przepis, który mnie interesuje. Zdobądź go dla mnie, a dostaniesz swoje złoto. Niech zgadnę. Powinienem mu go ukraść, bo nie odda go z własnej woli. Ps. Nie tak głośno. Nie obchodzi mnie, jak zdobędziesz przepis. To twoja sprawa. Co to za przepis? Na jego leśną zupę grzybową. Zupa jest po prostu pyszna i na pewno dobrze się sprzeda.
ale uparty starzec nie chciał mi go sprzedać, chociaż byłem gotów zapłacić za niego 100 sztuk złota. Dobrze, zobaczę co da się zrobić. Dobrze. Jeśli zdobędziesz przepis, kupię wszystkie 10 butelek za 250 sztuk złota. Dobra, no to w takim razie wracamy. Niech będzie. Do wieży Xardasa, pięknie. I lecimy z powrotem. No nie powiem, nie spodziewałam się, że będziemy mieli takie zadania tutaj do zrobienia z tymi ludźmi. Bardziej myślałam sobie w sumie, że... O, to będzie takie głównie, wiecie, jakby zadania dla gildii złodziei, a nie, że dostanę jeszcze questy od przemytników. I to tak naprawdę, naprawdę sporo. No, ale dobrze, może być i tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy do oddania parę zadań, więc to jest istotne bardzo. Dobra. Biegniemy. Można jeszcze te surojatki pozbierać, ale chyba nie chcę. Tu by się nam przydało, wiecie co? Ojejku. Jakiś teleport, nie? Wayne, Baloro, Arnold, Jax i Müller. Tutaj żaden z nich nic nie chciał ode mnie. Głównie panowie na dole coś chcieli. Kruger. Recepturkę poproszę. Rivers. Udo weźmie towar. Ale tylko po normalnej cenie. Po normalnej cenie. Dobrze. Co potrzebuję? Dwa pakiety po 30 strzał. Trzy pakiety po 30 bełtów. Pięć esencji leczniczych. Dobrze. Tu masz dla niego towar. Ile mam za to wziąć? Niech pomyślę. 950 sztuk złota. Hej, ty. Te stworzenie nie żyje. Tu jest jego pazur. O cholera. Jestem pod wrażeniem. Ten krwawy ogar wyglądał bardzo dziwnie. Jakby przybył prosto z Królestwa Beliara. Też tak twierdzę. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego krwawego ogara. Czy to zwierzę zawsze było w tej dolinie? Nie. Pojawiło się tu dopiero niedawno. Nie wiem, skąd to się wzięło. Dobrze, że nie żyje. Mam tylko nadzieję, że nie ma ich więcej. A co z twoim zleceniem dla mnie? Dostaniesz je. Doskonale. A skoro to tak niebezpieczne, to powinno mi się opłacać. Zgadzam się. Ale nie mogę dać ci więcej niż 100 sztuk złota. Może być. Powiedz mi, o co chodzi? Są dwie zamknięte skrzynie, w których znajdują się towary z przemytu. A gdzie one są? Daleko na północy znajduje się wieża, która należała do Czarnego Maga. Podobno nazywał się Ardas lub jakoś tak. Znam tę wieżę. Tym lepiej. Pod nią jest dolina, a z tyłu jaskinia. Tam są te skrzynie. I to ma być niebezpieczne. Brzmi bardziej jak beztroski spacerek. Spacerek. Nic podobnego. W dolinie są niebezpieczne stworzenia, które z ciebie zrobią sobie przekąskę. Tak myślisz? Więc pójdę zobaczyć te twoje potwory. Nie wiem, czy to takie proste. Jak to? Przepraszam bardzo. Kontrabanda. Jaskinia w dolinie pod wieżą. Tam jest niebezpiecznie? Chyba nie. Dobra, dwie skrzynie z kontrabandą. Tania ryżówka. Jeszcze miałam oddać zadanie Krugerowi. No nie mówcie mi, że nie mam tych smardzy, bo będzie słabo. Leśny smardz, nie mam tego? No przepraszam. 12 surojadek, serio? Jedna, no. Jedna, cholera jasna. Ajajaj. Serio, przegapiłam to, że jednej jeszcze potrzebuję? Ale słabo, byśmy oddali. No ale są tego też plusy, bo mamy przepisik. Idziemy do tych bandytów.
Dobra, no to widzę, że nam tutaj się ciekawie robi. Powiem tak, przybierzmy się od razu w tą włóczęgę i chodźmy. Dobra, surojadka już ostatnia zebrana przeze mnie. Dzień dobry. Przyniosłem zamówione towary. Dobrze. Oto twoje złoto. Dobra, nikt więcej tutaj imienia już nie ma. To odbiegnijmy sobie kawałek. Teraz tak, mój pancerzyk tego typu, pięknie, teleportacja. Teleportacja do miasta. Niech żyje król! Dzień dobry, idziemy oddać przepis Cardiffowi. Oto przepis. Tak, oto on. Świetnie się spisałeś. Co z naszą umową? Umowa to umowa. Masz tutaj 250 sztuk złota. A oto butelki. Czekaj. Możesz przekazać wiadomość Bradyemu. Co? Jeśli znowu odważy się sprzedać mi tani alkohol, dam mu zakaz na sprzedaż. Okej, okay, dobra. No to do wieży Xardasa. Zobaczmy, co tam się dzieje, bo ja nie, jakby nie widzę, żeby tam się miało coś chyba... Dolinka pod wieżą. No to rozumiem, że to jest ta dolinka tutaj, prawda? No chyba, że się tam zrespili, kurde, jacyś poszukiwacze. No to naprawdę może być niebezpiecznie. Pewnie źle biegnę, bo ja już... Albo i nie, dobrze biegniemy. Co tam się dzieje na dole? Coś się dzieje, bo widać. Tu się zrespiły nam wargi. Silny warg. Czy taki silny to chyba nie za bardzo. Taki, no, normalny, nie? Kruszwarok, tak jest. Wiecie, ja tam się nie boję, nie? Dobra. No i tutaj się coś dzieje chyba. Nie no, więcej wargów. No to tak bardzo tutaj się coś... Nie wiem, chyba nie jest tak trudno. Dobra, pięknie. No i zobaczmy, co się tutaj... dzieje niby. O kurcze! Seriously? Jaszczurzo ludzie? Człeki? Cokolwiek? No ja je na hita ściągam. Co prawda... dosyć solidnie one klepią, ale... no, na hitka jednak. W ogóle ciekawe, że oni od razu atakują... w grupie, nie? Dobra. No, nie powiem, troszeczkę oberwałam. Skrzynia kontrabandy. Dobra, to lećmy od razu oddać. Wieża Ksardubska i lecimy. Przydałby się jakiś bliższy teleport, typu do jaskini przemytników. Ale chyba takowego nie ma. Przynajmniej nie widziałam. Gorzej jak ten gościu, który handluje, jednak takie coś ma, a ja po prostu nie zauważyłam. Bo wtedy będzie mi naprawdę głupio. Wreszcie mi się udało ustrzelić tego krwiopijcę po tak wielu odcinkach, bo przestał wreszcie spadać na dół w niewidzialną dolinę. No halo. No ej, no co jest? Mordo, bo ja nie mam czasu. Ile ty możesz na kamień wchodzić? No właśnie. A dlaczego nie mam czasu? Bo jeszcze mam dzisiaj zajęcia online. Konkretnie jeden wykład, który trzeba było odrobić. Także cóż.
Dobra, wezmę jeszcze jedną, tą surojatkę i zobaczmy. Schodzimy. Dzień dobry. Tutaj nie, natomiast tutaj mamy ludzi. Po kolei, co? Sprzedałem trunki. Jak to możliwe? Naprawdę pozbyłeś się tych trunków? Wszystkie 10 butelek. Tak. Masz tu 200 sztuk złota. Masz szczęście, że w ogóle wziął ten alkohol. Wymagało to sporo perswazji. I Cardiff nic na to nie powiedział. Owszem. Co? Następnym razem, gdy dasz mu taki trunek, zostaniesz wyrzucony z jego lokalu. O cholera. Co słychać? A jak może wyglądać? Teraz muszę poszukać innego źródła dochodu. Mam grzyby. No to dawaj je. Masz dla mnie coś jeszcze do roboty? Nie, to wszystko. Jest coś takiego, jak nagroda. Jasne. Proszę, oto talerz zupy grzybowej. Smacznego. Jak tam sprawy? Jest dobrze. Nie mogę narzekać. Towar został sprzedany. Oto twoje złoto. Wspaniale. Oto twoja nagroda. 200 sztuk złota. Zrobiłeś dla mnie bardzo dobry interes. Więc dokładam jeszcze eliksir zręczności. Witam. Wróciłem. A co ze skrzyniami? Oto one. Uff, co za ulga. Inaczej u szefa miałbym spore problemy. U szefa. Znasz go? Oczywiście, że go znam. On zawsze przychodzi. Ale czekaj, to nie twoja sprawa. Lepiej powiedz mi, czy w dolinie były jakieś stwory? Nic nadzwyczajnego. W dolinie trochę wargów i w jaskini kilku jaszczuroludzi. Jaszczuroludzi. Wiedziałem, że ta dolina jest niebezpieczna. A poradziłeś sobie z nimi. Jak widzisz. W takim razie zasługujesz na nagrodę. Oto 100 sztuk złota. Cieszę się. Jest coś jeszcze do zrobienia. Nie, to wszystko. Dobra, no to w takim razie możemy chyba porozmawiać z powrotem z Wayne'em. Nikt już inny nie chciał mi dać zadania, także... No już bym chyba nie zwlekała dalej. Pogadamy z Wayne'em i w kolejnym odcinku zobaczymy, co przyjdzie nam robić. Dzień dobry. Tylko jeszcze F10 zrobimy. Valoro cię oszukał. Ale nie przejmuj się. Robi to z każdym nowym. Zrobiłem wszystko. Tak, dobrze się spisałeś. Jestem z ciebie zadowolony. A co z twoim zleceniem? Dostaniesz je. Istnieje 6 specjalnych pucharów. Król Erchaobar zdobył je podczas wyprawy wojennej. Wielu jego ludzi przy tym zginęło. Z tego powodu zwane są krwawymi pucharami. Pojedynczo nie są zbyt cenne, ale razem są warte okrągłą sumkę. Gdzie znajdują się te kielichy? Należą do bogatych kupców w górnym mieście. Przynieś puchary do mnie, a szef przekaże je naszemu paserowi. Dlaczego tak kłopotliwie? Powiedz mi imię naszego szefa, to sam dostarczę mu puchary, a nawet, jeśli wolisz, zaniosę bezpośrednio do pasera. Nie, nie, to tak nie działa. Nasz sposób postępowania jest skomplikowany, ale się sprawdził. Jakby nie było, Straż Miejska nie potrafi nas rozgryźć, a gdyby nawet coś wyniuchała, dotknęłoby to tylko części gildii. W przypadku krwawych pucharów, musimy być szczególnie ostrożni. Wcześniej zostały nam skradzione, a wkrótce potem nasza stara gildia została rozbita. Najwyraźniej Straż Miejska, za punkt honoru wzięła sobie odzyskanie tych pucharów. Dlatego musisz być bardzo ostrożny i szybko załatwić sprawę, zanim ktokolwiek się zorientuje. Czy nie powinniśmy trzymać się od tego z daleka, skoro ta sprawa jest tak niebezpieczna? Zgadzam się z tobą, ale szef bardzo chce te puchary. Więc zdobądź je dla nas. Powiedziałeś, że to będzie dla mnie opłacalne. Co właściwie z tego będę miał? Masz do wyboru. Albo połowa zysku, albo specjalną część z naszego łupu. Co do tych krwawych pucharów. Nasz paseje może sprzedać puchary tylko w komplecie. Przynieś mi wszystkie 6. Dobra, czyli w takim razie wracamy do miasta, no niech będzie. Akurat nam się robi wieczór, także w kolejnym odcinku będziemy mogli troszeczkę
tutaj poobuszować. Kurde, cały dzień nam zajęło to chodzenie, robienie, cudowanie. Krwawe puchary. Ja sobie zobaczę, gdzie one są, bo wiadomo, jak to jest z tymi rzeczami. No i zobaczymy, moi drodzy, jak to nam się tutaj wszystko ładnie ułoży. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten odcinek. W kolejnym zajmiemy się krwawymi pucharami. Zobaczymy, co dalej ten wątek Gildii Złodziei ma do zaoferowania. No i co? To wszystko ode mnie. Cześć!